Zdecydowała się na pracę dla koncernu Volkswagen. A były komisarz do spraw handlu Karel de Hucht pracuje w przemyśle stalowym. Europosłowie z Komisji Handlu Międzynarodowego opowiedzieli się za przyjęciem umowy między Unią a Kanadą, mimo wątpliwości. Na posiedzeniu komisji zorganizowano dyskusję, w której uczestniczyli także eksperci, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele rolników i związków zawodowych. Kluczową decyzję podejmą w przyszłym tygodniu unijni ministrowie zajmujący się handlem. Jeśli będzie zgoda i jeśli umowę zatwierdzi później Parlament Europejski, to będzie ona mogła wejść w życie tymczasowo. Z wypowiedzi europosłów wynika, że zagłosują oni za porozumieniem. Jednoznaczne poparcie popłynęło z największej frakcji w Europarlamencie Chadeków, których reprezentował Artis Pabrikis. To o wiele lepsza umowa od dotychczas wynegocjowanych. Ma być zawarta między najbardziej rozwiniętymi gospodarczo partnerami handlowymi, podzielającymi te same wartości. To prawda, nie jest ona idealna, ale my też nie jesteśmy idealni. Wątpliwości mają m.in. socjaliści, ale i oni patrzą przychylnym okiem na porozumienie. Stanowisko europejskich socjalistów przedstawił David Martin. Jest oczywiste, że panuje, jeśli nie konsensus, to co najmniej silne przekonanie co do korzyści z wzajemnego dostępu do rynków w Unii i Kanadzie. Mam jednak wątpliwości dotyczące inwestycji, usług publicznych czy praw pracowniczych. To bardzo dobra umowa, skomentował tymczasem przedstawiciel europejskich konserwatystów David Campbell. To bardzo ambitne porozumienie, które doprowadzi do zniesienia 99% ceł. Jeśli chodzi o usługi, to otwarcie rynku zamówień publicznych również jest wartościowe. To wzorcowa umowa, wręcz modelowa i zasługuje na nasze poparcie. W posiedzeniu parlamentarnej komisji wziął udział również główny negocjator umowy reprezentujący Komisję Europejską, który starał się rozwiać wątpliwości. Zapewniał na przykład, że standardy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywności, nie zostaną złagodzone, a nic nie zmieni się w regulacjach unijnych, jeśli chodzi o żywność genetycznie modyfikowaną. Obawy m.in. w związku z GMO powodują, że rośnie sprzeciw w unijnych krajach. Pełne wejście w życie umowy wymaga ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie. Im mniej ambitne będą plany Unii Europejskiej, tym bardziej Włochy nalegać będą, aby zdobyła się na wysiłek i stanęła na wysokości czekających ją zadań, powiedział premier Włoch Matteo Renzi. Przedstawiając w parlamencie stanowisko swojego kraju, swojego rządu przed najbliższym szczytem unijnym 20 i 21 października, jego szef powrócił do propozycji, aby kraje uchylające się od przyjęcia imigrantów zostały za to ukarane, na przykład przy podziale wspólnego budżetu. Marek Lenert. Za niemieckim filozofem Jürgenem Habermasem Renzi powtórzył, że w Unii Europejskiej panuje frenetyczne chowanie głowy w piasek, jak gdyby nie zdawała sobie sprawy z Brexit i nie wiedziała, co robić dalej, dodał od siebie szef włoskiego rządu. Uprzedził, że Włochy, którym zależy na wyjściu z tej stagnacji, będą na najbliższym szczycie niewygodnym uczestnikiem dyskusji. Matteo Renzi powrócił do sprawy imigrantów i ich relokacji, mówiąc, przy podziale budżetu Unii Europejskiej trzeba będzie wziąć pod uwagę, kto godzi się, a kto nie na relokację. Włoski premier zapowiedział, że będzie rzecznikiem ostrego stanowiska wobec tych krajów, które z tytułu swojego członkostwa otrzymały dużo pieniędzy, ale w obecnej fazie uchylają się od obowiązku relokacji imigrantów. Szef tureckiej dyplomacji zapewnił, że jego kraj nie zejdzie z drogi demokracji. Takie obawy pojawiły się po lipcowym nieudanym zamachu stanu. Minister wystąpił na forum Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Odpowiadał też na pytania posłów Andrzej Geber. Mevlut Cavusoglu starał się wytłumaczyć złożoność sytuacji i nadal istniejących zagrożeń jego kraju. Przekonywał, że pozbawienie stanowisk tysięcy urzędników państwowych i masowe aresztowania były niezbędne. Trzeba było oczyścić państwowe instytucje infiltrowane od 40 lat przez zwolenników inicjatora zamachu Fethullaha Gülena, mówił szef tureckiej dyplomacji. Wiele miejsca Cavusoglu poświęcił problemom imigracji. Apelował do państw Unii, by wypełniły zobowiązania podjęte wobec Turcji oraz solidarnie przyjmowały uchodźców. Odpowiadając na pytanie o łamanie podstawowych praw i aresztowanie dziennikarzy, Cavusoglu stwierdził, że nie zostanie aresztowany za swoją pracę, lecz wspieranie zbrojnego puczu. Pytany zaś o zamiar przywrócenia w Turcji kary śmierci tłumaczył,
że taka jest wola większości społeczeństwa. Zapewnił jednak, że sama debata nie oznacza przywrócenia kary. Turcja, jak podkreślił, jest świadoma swoich międzynarodowych zobowiązań. Rząd Niemiec przyjął projekt ustawy ograniczającej pomoc socjalną dla obywateli innych krajów Unii Europejskiej. Chodzi o osoby, które nigdy w Niemczech nie pracowały, a mimo to chcą pobierać w tym kraju zasiłki. Z Berlina Wojciech Szymański. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, że już po 6 miesiącach pobytu w Niemczech można pobierać świadczenia socjalne. Teraz ma się to zmienić. Minimalny czas pobytu zostanie wydłużony do 5 lat. Dopiero po tym czasie osoby, które nie mają w Niemczech pracy, będą mogły ubiegać się o pomoc. Nowe przepisy mają zniechęcić obywateli innych krajów Unii Europejskiej do socjalnej turystyki do Niemiec. Niemieckie samorządy skarżą się, że w ostatnich miesiącach wzrosła liczba wniosków o zasiłki składanych przez obcokrajowców, którzy nigdy w Niemczech nie pracowali. Nic nie zmieni się za to w przypadku osób, które mają w Niemczech pracę. Nabędą one prawo do świadczeń niemal od razu po podjęciu zatrudnienia. Po Brexicie Wielka Brytania będzie chciała maksymalnego dostępu do wspólnego rynku, oświadczyła w Izbie Gmin premier Theresa May. Brytyjski biznes wysłał w ostatnich tygodniach pełne zaniepokojenia sygnały, że Londyn zdecyduje się na twardy Brexit, oznaczający izolację od rynku na kontynencie. Z brytyjskiej stolicy Adam Dąbrowski. Na pytanie lidera opozycji Jeremy'ego Corbyna, czy premier może zadeklarować, że dostęp do wspólnego rynku to w tych negocjacjach czerwona linia? Premier May odpowiada tak. Nasz rząd będzie w tych negocjacjach ambitny, by uzyskać dla obywateli jak najlepszy układ, a to oznacza możliwie maksymalny dostęp do europejskiego rynku. Jednocześnie premier podkreśliła, że nie zrezygnuje z planów ograniczenia imigracji, bo taka była wola wyborców. Zdystansowała się jednak od propozycji, by brytyjskie firmy musiały publikować listy zagranicznych pracowników. W zeszłym tygodniu popularność tej koncepcji sondowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Ale będziemy prowadzić konsultacje, by brać przykład z takich krajów jak USA, które zbierają dane pozwalające na zapewnienie swoim pracownikom lepszej edukacji i lepszych kwalifikacji. Formalny proces wychodzenia Zjednoczonego Królestwa z Unii ma się rozpocząć w 1. kwartale przyszłego roku. Hiszpania obchodzi najważniejsze w roku święto narodowe. 12 października 1492 roku to symboliczna data odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Centralną uroczystością w Madrycie jest defilada wojskowa, którą przyjmuje król Filip VI. Obchody zostały skrytykowane przez ugrupowania nacjonalistyczne i skrajnie lewicowe. Od święta odcięło się też wiele katalońskich gmin. Ewa Wysocka. Po raz pierwszy w historii Hiszpanii w święcie narodowym uczestniczył pełniący funkcję gabinet, a nie pełnoprawny rząd. W oficjalnych uroczystościach w Madrycie nie wzięli udziału przedstawiciele ugrupowań skrajnie lewicowych i nacjonalistycznych. Ich liderzy zażądali rezygnacji z corocznej defilady. Przypomnieli, że dzień odkrycia przez Krzysztofa Kolumba Ameryki dla mieszkańców tego kontynentu był początkiem podboju. Narodowego święta Hiszpanii po raz pierwszy nie uznały władze 40 gmin Katalonii. Pamięć rdzennych mieszkańców obu Ameryk uczciły władze Madrytu. Białoruscy senatorowie i deputowani wybrali nowe władze parlamentu. Obiema jego izbami będą jednak kierować ci sami ludzie. Wybory parlamentarne na Białorusi odbywały się na przełomie sierpnia i września przez niemal 3 tygodnie. Włodzimierz Pac. Na przewodniczącego Rady Republiki Izby Wyższej Białoruskiego Parlamentu został wybrany Michał Miaśnikowicz. Ten 66-letni polityk kieruje białoruskim senatem od stycznia 2015 roku. To jeden z najbardziej doświadczonych urzędników. 30 lat temu został ministrem gospodarki komunalnej Białorusi Radzieckiej. Od tego czasu cały czas piastuje funkcje ministra i porównywalne. Był premierem, szefem Białoruskiej Akademii Nauk i szefem administracji prezydenta. Z kolei 67-letni Ułodzimir Andrzejczenka został wczoraj ponownie wybrany na szefa Izby Reprezentantów Izby Niższej Białoruskiego Parlamentu. Stanowisko to piastuje już od 8 lat. Andrzejczenka swoją karierę rozpoczynał od funkcji agronoma, a później dyrektora kołchozu. Był też szefem obwodu witebskiego, czyli wojewodą. Pewną niespodzianką tegorocznych wyborów na Białorusi było zdobycie 2 mandatów deputowanych przez opozycjonistki. Tym samym po raz pierwszy od 15 lat w parlamencie pojawiła się opozycja. Szef ukraińskiego resortu spraw wewnętrznych ostro krytykuje słowa prezydenta Francji na temat procesu pokojowego w Donbasie.
François Hollande powiedział, że na wschodzie Ukrainy najpierw należy przeprowadzić wybory, a dopiero później odzyskać kontrolę nad granicą z Rosją. Ukraińskie władze widzą ten proces odwrotnie. Jako warunek wyborów stawiają odzyskanie kontroli nad granicą i wyprowadzenie obcych wojsk z Donbasu. Paweł Buszko. Szef ukraińskiego MSW w ostrym oświadczeniu ocenia, że francuski prezydent chce pójść na rękę Władimirowi Putinowi i przyczynić się do podziału Ukrainy. Arsène Avakov zaapelował do François Hollande'a, aby ten, jak czytamy, nie sprzedawał na wulgarnym politycznym jarmarku wielkiego europejskiego narodu, który wyszedł na Majdan w obronie wartości i za te wartości oddał życie najlepszych synów i córek. Arsène Avakov pyta w swoim oświadczeniu prezydenta Francji, czy ten faktycznie chce wyborów w Donbasie przeprowadzić pod lufami automatów rosyjskich okupacyjnych wojsk i czy takie wybory spełnią standardy demokracji. Szef ukraińskiego MSW zadaje też pytanie o zasadność wyborów w sytuacji, kiedy w Donbasie wciąż giną ukraińscy żołnierze. Choć wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się dopiero za 4 tygodnie, w kilkunastu stanach głosowanie już trwa. Eksperci przewidują nawet, że do dnia wyborów 8 listopada zagłosuje nawet 40% wyborców. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Tak zwane wczesne głosowanie dopuszcza prawo 26 amerykańskich stanów. Polega ono na tym, że wyborcy mogą oddać głos za pośrednictwem poczty lub w specjalnych komisjach wyborczych nawet na kilka tygodni przed oficjalnym terminem wyborów. Dzięki wczesnemu głosowaniu Amerykanie mogą uniknąć stania w długich kolejkach i mają pewność, że wezmą udział w wyborach, nawet jeśli wypadnie im coś niezaplanowanego. W tej chwili głosowanie trwa już w 12 stanach. Dziś dołączy do nich Ohio, czyli jeden ze stanów mogących przesądzić o tym, kto zostanie kolejnym prezydentem USA. Jak pisze dziennik New York Times, wstępne dane dotyczące wczesnego głosowania w dwóch innych kluczowych stanach, na Florydzie i w Karolinie Północnej, są dobre dla Hillary Clinton. Liczba osób, które poprosiły o karty do głosowania, znacznie wzrosła bowiem w okręgach zamieszkanych przez demokratów. Były sekretarz stanu sprzyja także fakt, że wyraźnie prowadzi w sondażach. Dlatego właśnie, by wygrać wybory, Donald Trump musi jak najszybciej odrobić straty. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Senat wznowi obrady 2 dni wcześniej. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski powiedział dziennikarzom, że zmienił decyzję Bogdana Borusewicza w sprawie ogłoszenia przerwy w posiedzeniu Izby. Dodał, że podtrzymuje swoje wcześniejsze słowa, że wicemarszałek nie będzie prowadził obrad. Zmieniam decyzję w tej chwili o tak długiej przerwie. Wznowimy obrady 18 października. Następne posiedzenie, to, które miało odbyć się 19 października, odbędzie się 19 października zgodnie z założeniami wcześniejszymi. Mam swoje przemyślenia i swoje obserwacje, które utwierdzają mnie w przekonaniu, że pan marszałek postąpił niezgodnie z regulaminem. Marszałek powiedział, że po raz pierwszy w historii polskiego parlamentaryzmu od 1989 roku wicemarszałek ogłosił przerwę w obradach bez konsultacji z marszałkiem. Ja przez 4 lata, jak byłem wicemarszałkiem, godzinną przerwę zawsze konsultowałem z panem marszałkiem Borusewiczem. Zwoływaliśmy konwenty seniorów i podejmowaliśmy wspólną decyzję. Ostateczny głos zawsze należał do marszałka. Tu ta droga została pominięta, a warto też wspomnieć, że pan marszałek nie konsultował się ze mną, tylko konsultował się z prezesem Rzeplińskim co do długości przerwy, co uważam za przekroczenie kolejnej granicy. Sprawa ma związek z incydentem, który wydarzył się 6 października. Wówczas wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz z Platformy Obywatelskiej zarządził na wniosek senatora PiSu Jana Marii Jackowskiego przerwę w obradach Izby do 20 października do 8 rano. Borusewicz tłumaczył wówczas, że miał do tego prawo oraz że myślał, że jest to wniosek uzgodniony z kierownictwem PiSu. Co zrobić z pozostałościami po armii radzieckiej w polskich miastach i jak pomóc ich społecznościom? Zastanawiali się na wyjazdowym posiedzeniu w Bornym Sulinowie posłowie z Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. O problemach takich samorządów mówiła parlamentarzystom burmistrz Bornego Sulinowa, które przez lata było garnizonem armii radzieckiej. By w pełni przywrócić cywilny charakter takim miejscom, potrzebne są pieniądze, których samorządy nie mają, powiedziała Polskiemu Radiu Koszalin burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłowska.
Nie mają i nie będą nigdy miały, bo jedyne pieniądze, jakie mają samorządy, to pieniądze, które spływają z podatków. Podatki spływają, jak społeczeństwo jest zamożne. Społeczeństwo nie jest zamożne. Inne dochody to jest to, co możemy sprzedać. Tu zostało kiedyś wszystko sprzedane. Gmina nie ma co sprzedawać. Jeżeli nam pomoże się państwo uporać z infrastrukturą, to będzie nasze największe osiągnięcie i wtedy sobie już poradzimy. A ten brak pieniędzy na infrastrukturę w Bornem Sulinowie jest wyjątkowo odczuwalny. Choć dużo już zostało zrobione, to samorządu wciąż nie stać na wiele inwestycji. Przykład Bornego jest wyjątkowy w całym problemie miast z imieniem po Armii Radzieckiej, powiedziała Polskiemu Radiu Koszalin Małgorzata Golińska. Wiele miast w Polsce borykało się z mieniem po jednostkach Armii Radzieckiej, ale to jest jedyne miasto w Polsce, które budowało się od nowa i które problemy zastane ma do dzisiaj nierozwiązane, nie tylko ze swojej winy, albo właściwie, jeśli mówimy o pieniądzach, to prawdopodobnie wyłącznie z tego, że nie jest w stanie samo sobie sfinansować. Samorządowcy liczą na to, że ich uwagi parlamentarzyści przełożą na konkretne rozwiązania prawne. Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej odwiedziła jeszcze Połczyn-Zdrój. Tam rozmawiano o problemach gmin uzdrowiskowych. No właśnie, niespójność przepisów, a co za tym idzie konieczność zmian w prawie, to największe problemy gmin uzdrowiskowych w Polsce. Nad ich bolączkami debatowali w Połczynie-Zdroju w Zachodniopomorskiem posłowie Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Podczas wyjazdowego spotkania parlamentarzyści wysłuchali m.in. głosu burmistrz Połczyna-Zdroju, a ta mówiła m.in. o przepisach, które utrudniają samorządowcom funkcjonowanie. Potrzebne są zmiany m.in. w ustawie o lecznictwie i gminach uzdrowiskowych, powiedziała Polskiemu Radiu Koszalin burmistrz Barbara Nowak. Ta ustawa jest w wielu punktach niespójna z innymi ustawami. Według ustaw obowiązujących powinniśmy rozpocząć prace badawcze do operatu uzdrowiskowego na nowe rozdanie. My nie możemy tego rozpocząć. Niespójność ustawy powoduje, że już nie ma indywidualnego badania środowiska w danej gminie. Zobowiązuje nas się do czegoś, czego nie możemy wykonać. Takich niespójności jest wiele i takich utrudnień jest wiele. A te niespójności mogą powodować ogromne komplikacje w działaniu gmin uzdrowiskowych, doprowadzić nawet do tego, że niektóre uzdrowiska nie będą mogły podpisać kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jesteśmy tu po to, by wysłuchać tych głosów i pracować nad nimi w parlamencie, powiedział Polskiemu Radiu Koszalin przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, poseł Andrzej Maciejewski. Moją ideą jako szefa komisji jest to, aby być w takich miastach, w takich miasteczkach, gdzie, że tak powiem, nie po drodze jest politykom i nie zawsze chcą trafić, mogą trafić, a my chcemy być właśnie jako komisja przy samorządowcach, przy tych tematach, bo zależy nam na tym, aby samorządy nie poczuły się opuszczone i zaniedbane. Dyskusja w Połczynie-Zdroju kończy wyjazdowe posiedzenie komisji w województwie zachodniopomorskim. Wcześniej parlamentarzyści spotkali się z samorządowcami w Szczecinku i Bornem Sulinowie. Debatowali m.in. nad rolą gmin w zagospodarowaniu jezior znajdujących się w granicach miast oraz problem samorządów borykających się z pozostałościami po Armii Radzieckiej. Pieniądze z dopłat dla rolników w pierwszej kolejności otrzymują hodowcy trzody chlewnej poszkodowani przez skutki afrykańskiego pomoru świń. Mowa o zaliczkach na poczet dopłat, które będą wypłacane od poniedziałku. Ich wysokość wyniesie 70% pełnej płatności. Pieniądze wszystkim rolnikom będzie wypłacać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Renata Mazur z Departamentu Płatności Bezpośrednich Agencji wskazuje, że środki trafią w pierwszej kolejności do gospodarstw mających trudności ze sprzedażą trzody chlewnej z uwagi na przypadki afrykańskiego pomoru świń. Dotyczy to Podlasia, północnej Lubelszczyzny i wschodniego Mazowsza. W tej chwili zaliczki są już naliczone dla około 123 tysięcy rolników i kwota przeznaczona na realizację tej płatności wynosi około 1 mld zł. Mówię o obszarach objętych ASF-em. Większość środków z tytułu dopłat rolnicy otrzymają do końca przyszłego miesiąca. Zaliczki są wypłacane od 17 października do 30 listopada, natomiast od 1 grudnia rozpoczyna się realizacja płatności końcowych. Płatności końcowe mogą być wypłacone do 30 czerwca 2017 roku. A na zaliczki dopłat dla rolników przeznaczonych będzie około 10 mld zł.
najcenniejsze dzieła ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Od 13 października do 30 grudnia będzie można oglądać wystawę 100 na 100, 100 najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów kul na stulecie kul. Patronem wydarzenia jest Polskie Radio. Magdalena Białonowska z Zamku Królewskiego wyjaśnia, co oznacza przymiotnik najcenniejszy w tytule wystawy. Prezentujemy tutaj obiekty cenne dla uczelni ze względu na historię, ze względu na pochodzenie tych obiektów. Interesuje nas pochodzenie tych obiektów, czy ze względu na kolekcjonerów, którzy te obiekty darzyli szczególnym umiłowaniem i darowali je następnie do uczelni. Na wystawie prezentowane są dzieła malarstwa europejskiego, średniowiecznej i nowożytnej rzeźby oraz rzemiosła artystycznego. Krzysztof Przylicki z Muzeum KUL i kurator wystawy tłumaczy, że zbiór rzeźb ma bardzo reprezentatywne przykłady. Jednym z nich jest figura świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. To jest absolutnie jeden z najwybitniejszych przykładów rzeźby śląskiej początku XVI wieku. Tutaj bardzo taka może być mylna nazwa tej rzeźby, ponieważ ona tutaj na wystawie podpisana jest jako Złota Katarzyna z Katerneke, ale trudno doszukać się złota, ponieważ złoto utknęło pod grubą warstwą przemalowań, ale przemalowania są historyczne. To jest konserwacja z XIX wieku. Wystawę uzupełniają rękopisy i dokumenty ze zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Ze względu na charakter miejsca zdecydowaliśmy, że pokażemy rzeczy najstarsze i związane z monarchami, mówi Arkadiusz Adamczuk, kierownik działu zbiorów specjalnych Uniwersytetu. Dwie z pokazanych książek pochodzą ze zbiorów Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wróciły na miejsce swojego pierwotnego przechowywania. Są to dwie książki, z których jedna nawet ma sygnaturę bibliotekarza królewskiego Alberta Randiego. Jest to Geografia powszechna autorstwa Wyrwicza. Druga to regulamin służby garnizonowej dla kawalerii i dla regimentów piechoty. Obydwie ozdobione super exilibrisami króla z jego herbem. Na wystawie można zobaczyć obrazy przedstawicieli polskiego malarstwa, m.in. Piotra Michałowskiego, Jana Matejki czy Józefa Chełmońskiego. 24 godziny w Polsce i na świecie. Dziękuję za uwagę, Witold Tabaka. Autopromocja. Polskie Radio 24. Mówimy o tym, czym żyje świat. Na komentarze międzynarodowe, czyli świat w południe i będziemy rozmawiać o Turcji oczywiście. Dziś wracamy do sytuacji w Wielkiej Brytanii. Opuszczamy teraz nasze najbliższe sąsiedztwo, przenosimy się na Bliski Wschód. I będziemy mówić o Stanach Zjednoczonych, o kampanii wyborczej. Pytamy tych, którzy znają świat jak mało kto. I to jest ta gra na dwóch fortepianach. I Amerykanie znowu staną wobec takiego faktu, że muszą wybrać, muszą zdecydować. Myślę, że te zmiany już się zaczęły na pewno. Na świat w południe zapraszają dziennikarze redakcji międzynarodowej Polskiego Radia. Od poniedziałku do piątku po 12.30 na antenie Polskiego Radia 24. Polskie Radio 24. Najnowsze informacje z Unii Europejskiej na antenie Polskiego Radia 24. Euroserwis od poniedziałku do piątku o godzinie 8.16. Parlamentarne Rady Europy ponownie zażądało od Rosji wycofania wojsk z okupowanego Krymu, potępiło nielegalne wybory do lokalnej dumy na Półwyspie i uznało ich wyniki za nieważne. Przyjęta rezolucja nosi tytuł Polityczne konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainie. Ze Strasburga Andrzej Geber. Podczas burzliwej debaty większość mówców zdecydowanie obwiniała za zaistniałą sytuację Rosję, z którą, jak podkreślono, należy rozmawiać jedynie z pozycji siły. W przyjętej rezolucji zgromadzenie wezwało władze w Moskwie do wycofania wojsk z terytorium Ukrainy i zaprzestania dozbrajania separatystów. Wyraziło też dezaprobatę wobec pogarszającej się sytuacji praw człowieka na zaanektowanym Krymie,
który, jak stwierdzono, powinien wrócić pod administrację Ukrainy. Zaapelowano o wywieranie na Rosję międzynarodowej presji i utrzymanie sankcji do czasu przywrócenia pełnej integralności terytorialnej Ukrainy. W dokumencie wyrażono ubolewanie, że w związku z pogorszeniem się bezpieczeństwa i łamaniem zawieszenia broni nie poczyniono żadnych postępów we wdrażaniu porozumienia z Mińska. Wezwano strony konfliktu do wypełnienia zobowiązań. Ukraina powinna m.in. wprowadzić wymagane reformy i osądzić sprawców przemocy podczas protestów na Majdanie i w Odessie. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Donald Trump chwali portal Wikileaks za ujawnienie e-maili szefa sztabu Hillary Clinton, Johna Podesty. Według miliardera korespondencja jest dowodem na to, że kandydatka demokratów reprezentuje międzynarodowe elity, a nie zwykłych Amerykanów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Od ubiegłego piątku Wikileaks opublikował 4000 e-maili wykradzionych ze skrzynki pocztowej Johna Podesty. These Wikileaks e-mails confirm. Ujawnione przez Wikileaks e-maile potwierdzają to, co wiedzieliśmy od dawna. Hillary Clinton jest ucieleśnieniem skorumpowanego globalnego establishmentu, który grabi nasz kraj i któremu podporządkowano suwerenność naszego narodu. Mówił miliarder, zarzucając mediom, że są narzędziem w rękach elit politycznych i wielkich korporacji. Ujawnione przez Wikileaks e-maile zawierają nieznane wcześniej wypowiedzi Hillary Clinton, m.in. słowa o tym, że marzy jej się strefa wolnego handlu i otwartych granic na kontynentach amerykańskich, że reformując system finansowy weźmie pod uwagę stanowisko banków i że polityk może mieć dwie opinie na użytek prywatny i publiczny. Sztab Hillary Clinton oskarżył Wikileaks, że jest narzędziem w rękach Władimira Putina. John Podesta stwierdził, że jeden z doradców Donalda Trumpa został uprzedzony o publikacji zawartości e-maili. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 5 pracownikom pałacu w Wersalu postawiono zarzuty sprzedawania turystom fałszywych biletów wstępu. Policję zawiadomiła dyrekcja tej niezwykle popularnej placówki turystycznej. Szczegóły z Paryża Marek Brzeziński. Proceder ten 5 nieuczciwych pracowników miał uprawiać od wielu miesięcy, rozprowadzając tysiące podrobionych biletów. W niedzielę zostali przyłapani przez strażników na gorącym uczynku. U jednego z mężczyzn znaleziono 150 sztuk fałszywych kart wstępu. Oszuści często także sprzedawali ponownie już raz wykorzystane bilety. Według dyrekcji Pałacu Wersalu straty można szacować na 250 000 euro. W tej chwili policja przesłuchuje 5 zatrzymanych osób, starając się także dociec, czy mieli oni ewentualnych wspólników wśród personelu. Pałac Wersalu, należący do najpiękniejszych we Francji, był od czasów Ludwika XIV siedzibą monarchów francuskich. Budowla zachwyca rozmachem, a także pięknymi ogrodami położonymi na obszarze 815 hektarów. Do czasów rewolucji francuskiej były one 10 razy większe. Pałac Wersalu to jedna z największych atrakcji turystycznych we Francji. W ubiegłym roku zwiedziło go niemal 7,5 miliona osób. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Przenosimy się do kraju. W katowickim sądzie zapadł wyrok w sprawie gangu Krakowiaka. 10 z 11 oskarżonych zostało uznanych za winnych. W sądzie była reporterka Radia Katowice Monika Krasińska. Jednym z najważniejszych dowodów w sprawie były zeznania świadków koronnych. Sąd przyjął, iż świadkowie koronni składają zeznania nieformalne. Niewiarygodne, natomiast zdaniem sądu były zeznania skazanych. Wyjaśnienia oskarżonych, których nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im przestępstwa, nie zasługują na wiarę i zmierzają do uniknięcia odpowiedzialności karnej. Zeznania świadków koronnych kwestionuje natomiast obrońca Krakowiaka, mecenas Łukasz Nowak. Świadkowie koronni wielokrotnie zeznawali rozbieżnie. Naszym zdaniem to nie jest wiarygodne. Zdaniem prokuratora Michała Binkiewicza dzisiejszy wyrok jest słuszny. Zapadły kary, w szczególności wobec osób, którym zarzucono przestępstwa najcięższe, w istocie odpowiadają wnioskom złożonym w tym przedmiocie przez oskarżenia. Nie wyklucza on jednak apelacji w zakresie dotyczącym uniewinnienia Jana R. Także obrona pozostałych skazanych nie wyklucza apelacji. Sprawa, która toczy się już od 15 lat, może mieć więc swój ciąg dalszy. Monika Krasińska, Polskie Radio Katowice. A w sprawie gangu Krakowiaka zapadły wyroki, kary od 4 lat więzienia do dożywocia. Prognoza pogody. W nocy zachmurzenie duże, na północy Polski większe przejaśnienia. Nad ranem na Suwalszczyźnie rozpogodzenia. Opady deszczu w drugiej połowie nocy w północnej połowie kraju zanikające. W rejonach podgórskich i w górach opady śniegu. Temperatura od 3 stopni na Suwalszczyźnie przez około plus 3 w centrum, 6 na Dolnym Śląsku do 7 na Wybrzeżu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 1:05.
Polski rząd zdecydował, że nie zakupi francuskich śmigłowców wielozadaniowych typu Caracal. Zamiast nich nasze wojsko zasilą amerykańskie Black Hawki, produkowane m.in. w Mielcu. W Polskim Radiu 24 o rozwoju przemysłu w Polsce mówi profesor Wojciech Bieńkowski, ekspert do spraw polityki przemysłowej z Uczelni Łazarskiego, a rozmawiał z nim Krzysztof Grzybowski. Panie profesorze, no prawie wszyscy w Polsce mniej lub bardziej, ale jednak żyją tym, co dzieje się wokół Caracali, zakończenie negocjacji ze stroną francuską, no co zakończyło się chyba sporym dyplomatycznym skandalem, ale chciałbym te kwestie dyplomatyczne i relacji polsko-francuskich zostawić trochę z boku, no bardziej zająć się tym, na ile tego typu kontrakty, tego typu przetargi, offsety, które są związane z tego typu kontraktami, na ile one rzeczywiście mogą wpływać na taką gospodarkę jak Polska i na ile, przynajmniej to możemy oficjalnie usłyszeć, na ile mogą stanowić no, pewien nowy impuls, jeżeli chodzi o innowacje, jeżeli chodzi również o zastrzyk ekonomiczny. No tak, to jest bardzo ważna kwestia, ale jednocześnie bardzo skomplikowana, dlatego że możliwości skorzystania z transakcji offsetowych, czyli skorzystania z przepływu technologii czy innych ułatwień, które partner dostarczający uzbrojenie dla nas może spowodować, jest ogromna tutaj skala tych różnych potencjalnych korzyści. Niestety one są uwarunkowane tym, jaka jest zdolność absorpcyjna, że tak powiem, kraju, który przyjmuje, że tak powiem, decyduje się na offset. Ta zdolność absorpcyjna jest określona przez bardzo wiele czynników. Od stwierdzenia, że tak powiem, że ten dany kraj jest bezpieczny dla technologii, które są z najwyższej półki. Może być tak, że na przykład tak jak Amerykanie na początku ze F-16 przydali nam samoloty, ale tam nie było wszystkich funkcji, że tak powiem, które mają F-16, które stacjonują w Ameryce, czy w Izraelu, czy w jakimś innym kraju o większym stopniu zaufania, jeśli chodzi. Druga sprawa jest taka... Przepraszam, mamy teraz rok 2016. To się zmieniło? Zmienia się, no bo jesteśmy członkiem NATO. Trzeba pamiętać, że to o transakcjach offsetowych myśleliśmy już trochę wcześniej, zanim na przykład była już umowa z Lockheed Martinem na dostawy F-16. Ale wiadomo było, że dopiero wejście do NATO na przykład stwarza taką możliwość, że przepływ technologii może być już z wyższej półki o większym stopniu, czy tak powiem, rozpowszechnienia niż wtedy, kiedy byliśmy poza, prawda? Więc tutaj ta zdolność absorpcyjna jest określona przez, że tak powiem, klasyfikację krajów z punktu widzenia jego pozycji względem kraju, który dostarcza tą technologię. Drugie ograniczenie wynika z faktu, że kraj może źle wytypować albo źle wykalibrować, że tak powiem, przedsięwzięcia, które chce mieć na liście offsetowej. Bo jeżeli musimy oczywiście sobie przypomnieć fakt, że wartość tych offsetów jest określona przez tak zwane mnożniki, czyli rząd przypisuje jak gdyby wagę, na czym mu bardziej zależy w tej transakcji offsetowej, czy chce mieć na przykład więcej miejsc pracy, czy chce uzyskać lepsze technologie, czy chce dostać pomoc w dofinansowaniu jakiegoś przedsiębiorstwa, które chce zaabsorbować technologię, ale nie ma pieniędzy, żeby w ogóle ją jakoś bardziej rozwinąć. Mogą być jeszcze kwestie samego czystego, że tak powiem, mnożnika wynikające z zwiększenia zatrudnienia w danym kraju. To jest bardzo prymitywnym, że tak powiem, sposobem na skorzystanie z offsetu, bo tu chodzi o nie tylko o miejsca pracy, ale chodzi o to, żeby przepływała technologia jednocześnie i ta technologia, żeby miała taki charakter, który podciąga jakość tej produkcji, bo podciąga w związku z tym jej konkurencyjność tej produkcji, a w związku z tym stwarza szansę na to, że produkowane dobra w danym zakładzie, które są na tej liście offsetowej i korzystają z jakiegoś tam przepływu technologii offsetowanej, że oni zwiększą produkcję i na kraj, i ewentualnie na rynki międzynarodowe. I tutaj jakaś pomoc ze strony tego kraju, który daje ten offset, jest tutaj bardzo ważna. Jest kwestia jednak tego, czy rząd, powiedzmy tam teraz Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Obrony Narodowej, czy tam poprzednie jakieś ministerstwa gospodarki, które były odpowiedzialne za przygotowanie takiej listy, dobrze wybrały projekty, czy to są naprawdę rzeczywiście te najbardziej potrzebne i po drugie, czy dobrze wykalibrowały, że tak powiem, ten mnożnik, czyli te korzyści zwiększone odpowiednio o procent w stosunku do tej bazowej wartości offsetu, prawda, bo pamiętajmy, że jak się kupuje coś, co jest wyceniane na 100, to jest kwestia tego, że ewentualnie ta technologia może być wykorzystana
w produkcji różnych innych tam produktów, że są oczywiście miejsca pracy, podatki idą do Skarbu Państwa i tak dalej. Regionalnie tam jakiś region się rozwija, powiedzmy Podkarpacie w kwestiach przemysłu lotniczego i tak dalej, więc korzyści mogą być wielokrotne. Jest kwestia, jak się wykalibruje te korzyści, żeby w tym mnożniku offsetowym one miały prawidłową hierarchię i wagę. To dwie kwestie. Myślę, że bardzo istotne to, o czym Pan wspominał. Powiedział Pan, że bardzo istotne jest nawet nie tyle to, jaką ofertę może przedstawić dana firma, która jest zapraszana do przetargu, ale ile tak naprawdę z tej oferty państwo, kraj jest w stanie zaabsorbować, niejako wchłonąć. Polska jest w stanie wchłonąć każdą ilość tego typu innowacji, tego typu offsetowych rozwiązań? Im więcej będziemy mieli tego typu transakcji i rząd będzie właśnie dobrze maczował, jak się obecnie mówi, czyli korelował nasze potrzeby z tym, co możemy ewentualnie uzyskać, tym więcej. Pamiętajmy, że już jest kilkadziesiąt umów offsetowych w ostatnich tam 20 latach. A to patrząc na doświadczenie, one rzeczywiście zostały Pana zdaniem dobrze wykorzystane? Znaczy, czytałem raport NIK-u na temat tej transakcji offsetowej z F-16. I tam widać wyraźnie, że niektóre polskie zakłady, czy grupy na przykład Lotos, czy Mesko, czy zakłady lotnicze w Bydgoszczy i tak dalej, jest wiele, widać, że jest wiele zakładów bardzo skorzystało. No sama grupa Lotos zwiększyła przepustowość rafinerii, zwiększyła jakość tych tam przerabianych paliw, więc czy jakość amunicji się zmieniła oczywiście tam w Mesko i tak dalej, co stworzyło większy popyt na jej dobra. Także jest lista, że tak powiem, osiągnięć, ale czasami była to technologia w ramach offsetu kierowana do zakładów, które nie były w stanie do końca jej wykorzystać, albo gdzieś się to wszystko zawieszało. Czyli zmarnowany potencjał w takich sytuacjach, tak możemy powiedzieć. Kupujemy coś na przykład, co nie ma jakiegoś praktycznego zastosowania. To są takie przykłady, jak przy zakupie, nie wiem, super sprzętu przez szpitale, prawda, a potem stoi jakiś tomograf za parę milionów, który nie jest wykorzystany prawidłowo, bo na przykład nie było odpowiedniej kadry, nie ma jakiegoś zaplecza, nie ma jakiegoś połączenia. Ale na składzie połączenia. Jest, można się pochwalić. No to żadne chwalenie, to można pójść do kryminału raczej za jakieś takie posunięcia. Prawda? Ale to odwracając sytuację, na ile te najwięksi gracze na rynku, no w tym przypadku mówimy o firmach zbrojeniowych, które rzeczywiście dysponują daleko idącą technologią, to są najnowocześniejsze, najdroższe rozwiązania, na ile chętnie się dzielą taką wiedzą? Te, które dostarczają, tak? Tak, mówię oczywiście o tych firmach, to od tego, że tak powiem, startowaliśmy w tej rozmowie, że jak Polska nie była w NATO, to wiadomo, że nam nie dadzą bardziej kadłuby, prawda, a nie wnętrze. Ale ja nawet nie pytam o kwestię bezpieczeństwa, bo to jest oczywiście bardzo ważne, ale myślę również o tym, że jeżeli załóżmy mamy koncerny amerykańskie i te koncerny amerykańskie działają głównie w Stanach Zjednoczonych i wiadomo, jak bardzo, mimo tego, że to są firmy prywatne, jak mocno one są związane z amerykańską polityką, z wpływaniem na decyzje polityczne, na prezydentów i tak dalej, na ile chętnie na przykład te najbardziej zaawansowane technologie są ze Stanów Zjednoczonych wypuszczane? Znaczy nie ma się co łudzić, prawda, że Stany Zjednoczone mają przewagę technologiczną, w przemyśle zbrojeniowym wyjątkowo wysoką i w związku z tym dzielą się tą technologią z tymi tylko, z którymi chcą się dzielić. I to na pewno jest bardzo dokładna lista, hierarchia, że tak powiem, tych krajów, jeśli chodzi o możliwość otrzymania tej technologii amerykańskiej. Na pewno są takie kraje jak Wielka Brytania czy Izrael, które na pewno są na tej pierwszej liście, ale są kraje, które takie jak my w czasie kupowania już po wejściu do NATO, prawda, F-16, że nie dostawaliśmy pełnego wyposażenia tego, co ten dopiero ostatnio. Na przykład mamy pewne rzeczy, które F-16 może mieć, prawda, i w związku z tym jego wartość jest zupełnie inna. Także ale tutaj jest zawsze polityka związana z bezpieczeństwem, ale również z przewagą technologiczną, którą firmy, które produkują dane rzeczy, nie chcą upowszechniać i w związku z tym trzymają jak gdyby te sekrety technologiczne dla siebie. No, w przypadku Amerykanów to może wydawać się przeciętnemu Polakowi dosyć dziwne, bo my sobie wyobrażamy, że jesteśmy bardzo, bardzo bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, bardzo istotnym, jeżeli chodzi o tą geopolityczną mapę działań Pentagonu, czy też Białego Domu, ale z tego co pamiętam, podobne zarzuty stawiano na początku tego przetargu właśnie tej ofercie, którą przedstawił Black Hawk.
że to nie były najnowocześniejsze rozwiązania, że to nie było najlepsze uzbrojenie, to, które Polsce zaproponowano. Znaczy ja nie chciałbym za głęboko wchodzić w ten temat, ponieważ nie znam się aż tak bardzo na jakości tego sprzętu i jego zaawansowania technologicznego, w tym sensie, że trudno mi stwierdzić, jaka jest hierarchia z punktu widzenia poziomu technologicznego, jakie są różnice między Caracalem, prawda, Black Hawkiem, tym produkowanym w Polsce, a tym na przykład produkowanym w Stanach Zjednoczonych na potrzeby własnej armii. Tutaj trzeba by eksperta od tej kwestii, ale nie ulega wątpliwości, że zawsze kraj, który przyjmuje, że tak powiem, i wchodzi w kontrakt z tym dostawcą bardziej zaawansowanym, no, powinien się starać wyciągnąć jak najwięcej. Ale przede wszystkim powinien właśnie zmaczować, jak to się teraz mówi, czyli skorelować swoje możliwości absorpcyjne i swoje ambicje z tymi możliwościami, które oferuje ewentualnie ten dostawca. Bo ja chcę jeszcze raz podkreślić, że mamy historyczną szansę. Jest teraz szef od spraw gospodarczych, wicepremier Morawiecki, który ma pewną koncepcję zrestrukturyzowania polskiej gospodarki i podniesienia jej na wyższy poziom technologiczny. Sloganowo to wszystkie pozostałe poprzednie rządy miały to samo, prawda? Ale teraz wydaje się, że jest jakaś koncepcja i jest lepiej wytłumaczona przyczyna, dlaczego. I teraz chodzi o to, żeby przy okazji właśnie zwiększenia wydatków na zbrojenia i tych potencjalnych umów offsetowych tak dobrać, że tak powiem, te zakupy, żeby z jednej strony było zabezpieczone bezpieczeństwo, ale z drugiej strony, żeby przepływ technologii czy inne korzyści, jakie polska gospodarka w ramach planu Morawieckiego może mieć, żeby właśnie je wykorzystała. Jednym słowem, już bardzo krótko kończąc naszą rozmowę, w tego typu przetargach niekoniecznie chodzi tylko o siłę militarną. Absolutnie tak. Jestem przekonany, że ten czynnik nawet w tym wypadku może, wbrew pozorom, może nie być najważniejszy, bo i tak my nigdy nie dojdziemy, znaczy długo by nam zajęło, żebyśmy doszli do poziomu na przykład zaawansowania technologicznego naszej armii, jak armia brytyjska, nie mówiąc już amerykańskiej, czy tam jakiejś izraelskiej. Więc chodzi o to, że tutaj i tak będzie zawsze jakaś luka, natomiast inne korzyści dla gospodarki jako całości mogą być stosunkowo większe, albo przynajmniej równoważne do spraw militarnych. Tylko tutaj jest jedno niebezpieczeństwo, że Unia Europejska wprowadziła parę lat temu prawodawstwo, które ogranicza ten offset do sektora militarnego i poza tym w ogóle go ogranicza do 100% wartości kontraktu, ponieważ uważa, że to jest coś w rodzaju, że tak powiem, psucia rynku, psucia konkurencji i tak dalej, i tak dalej. Że to są, panie profesorze, to niestety musimy... Po prostu łapówki, mówiąc krótko, ten offset to jest tak jakby próba pominięcia albo ściągnięcia klientów tymi marchewkami dodatkowymi. Panie profesorze, tu niestety musimy przerwać. Profesor Wojciech Wińkowski, ekonomista Uczelni Łazarskiego i Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Dzień dobry Państwu, z tej strony Maria Szurowska, a ze mną w studio profesor Mariusz Orion Jędrysek, główny geolog kraju, a więc również sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Rektor. Panie profesorze, media donoszą, że oszacował Pan wolumen nielegalnego wydobycia kopalin w naszym kraju. I to się mniej więcej plasuje tak, że 150 milionów ton nielegalnie wydobywanych piasków i żwirów, 70 milionów ton piaskowców, bazaltów i granitów. A wartość tych wszystkich kopalin, nie tylko tych, które wymieniłam, ale w ogóle nielegalnie wydobywanych, to około 1 miliard złotych. I moje pierwsze pytanie jest takie, jak pan to wszystko obliczył? Znaczy, po pierwsze, to nie ja, chciałbym skorygować te dane. 150 milionów ton to jest legalna produkcja, 70 milionów ton mniej więcej kruszywa łamanego, ale przede wszystkim tego żwiru i piasku to jest właśnie około 70 milionów. Prawdopodobnie. To nie jest łatwe do oszacowania. Ale uruchomiłem, będąc głównym geologiem kraju w latach 2005-2007, uruchomiłem taki program, w którym próbowano te rzeczy monitorować, zaczynając od monitoringu z satelitów, identyfikacji tych miejsc, wizyt pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego, czasami obmiarów na miejscu, sprawdzenia. Nie wszystkie z tych miejsc, to jest około 3000 miejsc, ponoć zidentyfikowanych w tej chwili. Nie wszystkie z tych miejsc są aktywne cały czas, to są od czasu do czasu. Różne podmioty to eksploatują, ale to ma wiele negatywnych efektów. No właśnie, i tutaj moje pytanie, jak wyglądają takie nielegalne kopalnie? Czy to jest jakiś środek lasu pod osłoną nocy, ktoś tam przychodzi? W przypadku piasku, żwiru,
Problem polega na tym, że to jest wydobywane zwykle po południu, więc przyjeżdża ktoś, można powiedzieć, ktoś, kto pracuje u kogoś, ma koparkę, pracuje, a potem przyjeżdża sobie, kopie tam, ile potrzebuje, ktoś przyjeżdża ciężarówką, furmanką, traktorem zabiera. Bardzo często jest to także i na dużą skalę i to widać. Bardzo ciekawa jest mapa wykonana z nielegalnymi eksploatacjami, gdzie wzdłuż autostrad, jak grzyby po deszczu, rosną właśnie te nielegalne grobiska. Powinno się mówić, w zasadzie nie nielegalne, to jest taki skrót myślowy, naprawdę to jest... Niekoncesjonowane. Tak, to jest tak, czyli bez ważnej koncesji, bez użytkowania górniczego i tak dalej. Więc to wygląda w ten sposób, że jak mamy na przykład jakąś autostradę, A4 między Krakowem a Rzeszowem, to wzdłuż niej jedna na drugiej, można powiedzieć, patrząc z punktu widzenia mapy, są wyrobiska zaznaczone i to z tej strony, od strony północnej, gdzie łatwiej było dojechać, z strony południowej, gdzie dojechać dróg było mniej, to po prostu tych wyrobisk nie ma. No, tak to wygląda. Ten wolumen mniej więcej jest taki jak produkcja węgla kamiennego w Polsce. No właśnie, wspominał pan o tym. To jest potężna rzecz. No dobrze, i teraz pan to na te wszystkie nielegalne kopalnie chce wpuścić Polską Służbę Geologiczną od 2017 roku, przepraszam. Około 20 geologów ma ruszyć z takimi kompetencjami jak dokumentowanie złóż, szacowanie wartości kopalin, kontrola wykonania lub posiadania koncesji. No i to wszystko z bronią palną i kajdankami. Oczywiście to najbardziej niektórych poruszyło. Proszę zwrócić uwagę, Polska Służba Geologiczna ma liczyć około 500 osób, wykonywać zadania państwa w zakresie gospodarowania zasobami geologicznymi, przewidywać, współpracować z zagranicą, udostępniać surowce dla polskiego przemysłu, eksportować, zarabiać, budować miejsca pracy. To jest potężne zadanie. Ono jest finansowane w Państwowym Instytucie Geologicznym, a więc tu nie będzie żadnej nowej administracji, tylko wydzielimy część Państwowego Instytutu Geologicznego, który te zadania realizuje, w jednostkę już nie naukową, ale jednostkę, która będzie właśnie służbą geologiczną, będzie gospodarzem tych zasobów geologicznych, bo Polska, mając wielkie, przepotężne zasoby geologiczne, największe w Unii Europejskiej, w mojej opinii, ma więcej czasami z tego kłopotu jak pożytku. I trzeba teraz to zrobić z tego wielki atut, wielkie miejsca pracy. 50 tysięcy miejsc pracy możemy w ciągu kilku lat może przebić z tego powodu. To zaraz wrócimy do tych naszych zasobów geologicznych. Natomiast, no, panie profesorze, z całym szacunkiem, ale mnie 20 geologów z bronią palną w ręku trochę przeraża. Ja się upieram, że tak. Dlatego, że to nie jest służba geologiczna. Służba geologiczna to jest 500 osób. No tak, natomiast w niej jest... ma być wydzielona grupa geologów, którzy pójdą w teren po zlokalizowaniu, głównie satelitarnym, co tu dużo mówić, od nielegalnego wyrobisk, czy z wywiadu środowiskowego, z obserwacji sprzedaży kruszywa i tak dalej. To wszystko da się z obserwacji wydanych koncesji w starostwach czy w marszałków. I potem w oparciu o to wytypowanie miejsc gdzie i po prostu pojechać i obmierzyć, wiedzieć kto jest sprawcą, albo kto jest przynajmniej właścicielem gruntu, bo on odpowiada za takie zniszczenia, bo to są poważne zniszczenia środowiska, proszę pamiętać, to są poważne efekty, znacznie przewyższające wartość kopaliny, że przyjdą i będą robić obmiary i wyznaczą kary, oddadzą sprawę do prokuratury. Natomiast zdarza się, po co jest broń palna? Tu zdarza się taka sytuacja, że ci, którzy wydobywają nielegalnie, mają naprawdę fortuny, zbijają, są tacy w Polsce, po prostu zachowują się w sposób bardzo agresywny, wręcz zagrażający życiu, a na pewno zdrowiu. No jeżeli trudno sobie wyobrazić panią, czy no, ma rodzinę i tak dalej, no i ona pójdzie tam gdzieś kilometr w bezdroża z drugim kolegą, niosąc na plecach jakiś sprzęt obmiarowy, prawda, notując, no i wtedy się ktoś tam się pojawia i po prostu te osoby, no przynajmniej, może po prostu dokonać czynów zabronionych. No dobrze, no ale to jeżeli mamy informację o tym, że istnieje takie zagrożenie, to możemy to wykonać z policją. Przyznam szczerze, że broń palna to nie jest zabawka. Ale proszę zwrócić uwagę, no oczywiście, że nie. Proszę zwrócić uwagę. Mamy straż rybacką, nie wiem, kilkaset czy kilka tysięcy osób, nie wiem, straż leśna z bronią palną długą. Chyba z 1000 osób. Mamy ogrom zezwoleń na broń przy ochronie banków, kantorów, przewozu pieniędzy.
To są drobiazgi w istocie, jeśli chodzi o kumulatywną wartość zasobów geologicznych Polski. I ci ludzie mają być bezbronni. No, znam przypadki na pobić, są przypadki groźb karalnych. Ludzie nie idą i dlaczego jest ta ilegalna eksploatacja? Dlatego właśnie, że się te osoby, które są upoważnione do tego, czy to geolodzy powiatowi, to się nie sprawdziło, bo są różne powiązania, czy okręgowe urzędy górnicze, też się to nie sprawdziło, po prostu nie i są w stanie, po pierwsze, nie obmierzą na miejscu, bo trzeba obmierzyć, jakie są straty, tego się nie da z satelity zrobić, kto jest właścicielem i tak dalej, ewentualnie nakaz konfiskaty sprzętu i przede wszystkim wyznaczenie, bo patrz, bo to zależy od jakiej kopaliny, o różnej kopaliny są różne kary, w związku z tym, bo to zależy od wielkości opłaty eksploatacyjnej, wielkości szkody środowisku i tak dalej. W związku z tym, czy to deponowane tam ktoś odpady, ktoś nie deponuje i tak dalej, to wszystko musi fachowiec ocenić. Ten fachowiec po prostu jest, będzie najczęściej geologiem, który zna się na miernictwie geologicznym i górniczym, natomiast ta broń palna będzie w razie konieczności obrony i to wszystko. Dobrze, ale to jak pan planuje przeszkalać te 20 osób z bronią palną? Są, no ja nie będę tego przeszkalał, bo ja nie mam zezwolenia na broń palną, ale są do tego odpowiednie służby, które potrafią to zrobić. To będzie podlegało, będzie odpowiednim rozporządzeniem ustalone, jak to będzie wyglądało. A dlaczego nie lepiej jest jednak z policją? Z policją. Tak, często takie zostaje pytanie. Otóż w 90 kilku procentach przypadków będzie zbędna obecność policji, ponieważ te osoby, które wiedzą, że, czy widzą, że ktoś się zbliża, po prostu albo opuszczają, jak widzą, że to będą monitorować pracownicy służby geologicznej, to szybko się wiesi, już rozniesie, to i nie będą nawet specjalnie się opierać, tylko uciekną, sprzęt zabiorą i uciekną. Tak będzie na pewno było. Dlaczego nie z policją? No, przyczyna jest podstawowa. Po co angażować policję, którą trzeba jednak zebrać z innych ośrodków, nie z tych, które są blisko, no wiadomo, z różnych względów, ci ludzie się znają i tak dalej, nie będzie nikogo zatrzymywał, karał, no to są takie względy ludzkie. Po co angażować, powiedzmy, dwóch policjantów? Mają oni ponosić koszty, jadą samochodem, to musi być samochód terenowy, policja takich nie ma. Stoją i w zasadzie w dziewięciu albo dziesięciu przypadkach na, powiedzmy inaczej, w 90, może 5 przypadkach na 100 nie będą oni zbędni. Czyli będziemy odciągali policję od czynności, tych czynności, które są potrzebne. Czyli to jest wzrost kosztów funkcjonowania policji w sposób no, nieuzasadniony. Tutaj jest geolog, który ma prawo, ma czym się obronić w razie czego. Prawda? No dobrze, ale a jak szacuje pan koszty polskiej służby geologicznej z nowymi kompetencjami? No to będzie koszt na pewno niższy, koszt funkcjonowania, w sensie utrzymania niższy niż dziś pionu służby geologicznej, pionu służby hydrologicznej w jednostce naukowej pod nazwą Państwowy Instytut Geologiczny. Tam ta jednostka ma jedną podstawową wadę. Nie jest w stanie wykonywać zadań państwa, bo nie ma zobowiązań względem państwa, tylko zobowiązań względem nauki. W związku z tym pieniądze zawsze będą nakierowane na potrzeby naukowe, indywidualne tych osób, wyjazdy zagraniczne, konferencje, badania naukowe, które nie mają zastosowania bezpośredniego, tylko właśnie dla państwa, tylko na ich własne potrzeby, mają zobowiązania naukowe do publikowania, do habilitacji, doktoratów, profesorów itd. Więc chcę, żeby te zadania wykonało państwo, to będzie znacznie bardziej efektywne. Ponadto zakup informacji geologicznej, sprzedaż informacji geologicznej, no dziś jest to, ma wielkie, wielkie wady i myślę, że nawet niespecjalnie jest o czym mówić, bo już to narażą szwank interesy państwa. Dobrze, ja dziękuję serdecznie na dzisiaj. Moim gościem był profesor Mariusz Orion Jędrysek. Ja nazywam się Maria Szurowska. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Polskie Radio 24. Pogotowie konsumenckie. Poznaj swoje prawa i odzyskaj pieniądze wydane na wadliwy towar lub źle wykonaną usługę. Słuchaj nas w każdy czwartek po 21:30 w Polskim Radiu 24. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Sprawca pobicia w tramwaju profesora Uniwersytetu Warszawskiego Jerzego Kochanowskiego aresztowany na 3 miesiące. Poinformował o tym rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Michał Dziekański. Prokurator przypomniał, że do zdarzenia doszło we wrześniu w warszawskim tramwaju. Stawiono mu zarzut uderzenia w pana profesora i spowodowania u niego urazu na ciele, co naruszało jego czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni.
czym działanie to zostało zakwalifikowane jako występek chuligański. Sprawca został zatrzymany w wyniku czynności operacyjnych policji i przekazany prokuraturze, która dokonała z jego udziałem czynności procesowe, a następnie skierowano w tej sprawie wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na okres 3 miesięcy. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i taką decyzję o tymczasowym areszcie podjął. Pobity profesor poinformował o zdarzeniu media, według których do ataku doszło, gdy rozmawiał on po niemiecku z kolegą z Uniwersytetu w Jenie. Jerzy Kochanowski został ranny w głowę, sam zgłosił napaść policji. Według mediów motorniczy oraz pasażerowie tramwaju nie zareagowali na atak. Banki żywności w Europie Środkowej przyjmą nadwyżki spożywcze od sieci Tesco. Porozumienie w tej sprawie zawarto w Budapeszcie podczas spotkania krajowych banków żywności z Polski, Węgier, Słowacji i Czech z siecią handlową. Prezes Federacji Polskich Banków Żywności Marek Borowski powiedział, że sieć zobowiązała się, że do końca 2020 roku wszystkie jej sklepy będą przekazywać pełnowartościowe, niesprzedane produkty bankom żywności na cele społeczne. Oczywiście mówimy o żywności, która ma krótsze terminy przydatności, czasami 2-3 dni, ale jest żywnością pełnowartościową i sprawdzoną. Dla nas jest też bardzo ważny ten element zachowania łańcucha i bezpieczeństwa żywności, czyli to musi być w 100% pewne, że produkt jest w 100% zdrowy i w pełni przydatny. Tutaj mówimy też o warunkach odbioru. Banki żywności są przygotowane do tego, żeby odbierać żywność samochodami, chłodniami, dostarczać do organizacji. Marek Borowski dodał, że produkty będą wykorzystywane na przykład przez instytucje prowadzące dożywianie. Tu myślę o jadłodajniach, tu myślę o świetlicach różnych terapeutycznych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gdzie ten posiłek stanowi stały punkt programu i gdzie uczestnicy też przychodząc na takie zajęcia świetlicowe liczą na ten posiłek, więc chcielibyśmy, aby ten posiłek przede wszystkim był pełniejszy i żeby był zagwarantowany codziennie. Przekazywaniu dobrej żywności na cele dobroczynne przez sklepy i sieci handlowe ma sprzyjać ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu jedzenia. Według projektu, nad którym pracuje Senat, sklepy o powierzchni powyżej 250 metrów kwadratowych miałyby obligatoryjnie przekazywać nadwyżki i składać raporty o ilości produktów przeznaczonych do utylizacji. W przypadku generowania odpadów sprzedawca byłby zobligowany do przekazania organizacji społecznej 10 groszy za kilogram odpadów. Środki będą mogły być wykorzystywane na rozwój infrastruktury do zagospodarowania żywności oraz na kampanie edukacyjne zachęcające do niemarnowania jedzenia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 1:33. Teraz czas na puls gospodarki. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Robert Litkę, dzień dobry. W naszym studiu Małgorzata Staszewska-Krzysztaszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry, witam. Pan Cezary Mech, były wiceminister finansów. Witam. Witam Państwa serdecznie. I pan Witold Gadomski, dziennikarz ekonomiczny Gazety Wyborczej. Witam. Dzień dobry. Na początek może taka uwaga ogólna, z którą się Państwo może zgodzą lub nie, że gospodarka w Polsce, także i na świecie, chyba jest lepsza od telenoweli, bo tutaj się więcej dzieje, naprawdę tyle wydarzeń, że żaden scenarzysta by chyba tego nie wymyślił. No i zacznijmy od jednego z wydarzeń, które może wzbudzić zainteresowanie i Państwa, i naszych słuchaczy. Kwota wolna od podatku dopiero w 2018 roku, mimo że dotychczasowe przepisy zakwestionował rok temu Trybunał Konstytucyjny. Chodziło o brak mechanizmu gwarantującego wzrost kwoty wolnej do poziomu zapewniającego minimum egzystencji. Trybunał orzekł wówczas, że obecne przepisy wygasną 30 listopada tego roku. Wiceminister finansów Leszek Skiba zapowiedział, że ubiegłoroczny werdykt Trybunału Konstytucyjnego zostanie wykonany w 2018 roku. Dostosowanie będzie w momencie, w którym wejdzie w życie jednolity podatek, bo to jest jednolity podatek i w pełni zrealizuje wszystkie rekomendacje i wyrok Trybunału Konstytucyjnego, czyli wyrok, który mówi właśnie o takim oparciu kwoty wolnej, aby wynikała ona z sytuacji społecznej właśnie z dochodami na poziomie minimum egzystencji. Przypomnijmy, kwota wolna od podatku wynosi teraz nieco ponad 3000 zł rocznie. No i wygląda na to, że w tym roku podatnicy zapłacą więcej, znaczy niż się spodziewali. Może poproszę o komentarz panią Małgorzatę Starczewską-Krzysztoszek. Że zapłacimy więcej, no za ten rok to jest oczywiste. A za następny? Za następny już jest mniej oczywiste, bo mamy wyrok Trybunału. Ja muszę powiedzieć, że... No to w 2018 roku ma wejść. Tak, ale... De facto zmiany powinny wejść od grudnia tego roku.
tak? Zgodnie z wyrokiem Trybunału, ale okej. Rozumiem, że rząd szykuje zmiany. Elementem tych zmian będzie jakaś formuła kwoty wolnej od podatku. No, z tego co wiemy, a ciągle wiemy bardzo mało, to będzie to 8 tysięcy, owszem, rocznie, ale dla najniżej zarabiających i ci, którzy mają dochody na poziomie 8 tysięcy, czy będą mieli w 2018 roku dochody na poziomie 8 tysięcy w ciągu roku, nie będą płacić podatku. Podatek będzie wynosił zero, prawda? No to odliczamy od 8 tysięcy kwotę wolną w postaci 8 tysięcy, więc nie mamy od czego zapłacić podatku. Będą płacić tylko składkę emerytalną na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast wiemy także, że później tak.